Zakażenie koronawirusem dotknęło jednego z pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach. W efekcie część pracowników tego wydziału trafiła na kwarantannę, a pewna grupa korzysta z opieki nad dziećmi. W efekcie w wydziale obecnie pracuje tylko jedna osoba i dlatego starosta zdecydował o ograniczeniu jego dostępności dla interesantów. Na pewno do poniedziałku przyszłego tygodnia, czyli to jest do 19. Mam nadzieję, że ci, zwłaszcza z kwarantanny, wrócą pracownicy i wtedy będziemy już załatwiali normalnie interesantów. Mam nadzieję, że również ta osoba, która jest chora, również wyzdrowieje i życzę jej tego, żeby wróciła jak najszybciej do pracy. Jak wyjaśnia Witold Kowalewski, reorganizacja czy przesunięcie pracowników z innych komórek do Wydziału Komunikacji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ obsługa interesantów wymaga tutaj korzystania z systemu CEPiK, a do tego wymagany jest specjalny certyfikat dostępu. Aktualnie w dyspozycji starostwa jest tylko jedna osoba posiadająca wymagane uprawnienie. Z tego powodu załatwiane są tylko najpilniejsze sprawy. Przyjmowani są tylko umówieni interesanci. Dzwonić należy na numer 87 565 92 42 oraz 87 565 92 45.